Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak obsługiwać Scratcha oraz jak zrobić jakiś prosty, amatorski program. Zapraszam. No dobrze, pokażę Wam, jak zmienić na początek język, ponieważ często po instalacji Scratcha, Scratch jest domyślnie po angielsku, więc żeby ten język zmienić, mamy tutaj taki globusik. Musimy znaleźć język polski. Język polski jest tak gdzieś nisko, tak na dole, o tutaj jest. I klikam. I od razu mamy Scratcha po polsku. No dobrze, no to teraz przejdźmy do czego służy pliki, kategoria plik. Mamy tutaj możliwość stworzenia nowego programu, możemy tutaj sobie wczytać program, jaki zapisaliśmy, oraz możemy zapisać. Tutaj mamy edycję, tutaj możemy sobie przywrócić oraz włączyć tryb turbo, o czym będzie kiedy indziej. Oraz mamy samouczki, czyli jak zrobić jakieś takie pierwsze programy. Tutaj możemy sobie zmienić nazwę projektu. No to już tak bardziej o samym Scratchu, to tutaj mamy scenę, gdzie się wszystko będzie działo. No, w sumie na razie się tutaj nic nie dzieje, bo nic nie mamy zakodowanego. Tutaj mamy taki, jak to nazwać, pulpit duszków. Możemy sobie tutaj dodawać duszki, usuwać, zmieniać ich pozycję, ukrywać i takie inne. Tutaj na samym środku to największe pole to jest pulpit całego naszego kodu. Jak widzicie, nie mamy nic tutaj, dlatego nic się nie dzieje na scenie. Żeby to zrobić, musimy ułożyć jakiś program z bloków. Bloki się znajdują po tej stronie i możemy sobie ułożyć jakiś pierwszy program. Wiemy, na co się dzielą bloki. Mamy tutaj kilka kategorii bloków: ruch, wygląd, dźwięk, zdarzenia, kontrola, czujniki, wydarzenia, zmienne i moje bloki. Mamy tutaj dodatkowo taki przycisk, gdzie możemy dodać sobie inne bloki, ale tym będzie też kiedy indziej. Tutaj możemy sobie tutaj po prostu tworzyć kody, jak miałby się nasz duszek na scenie poruszać. Tutaj mamy wygląd, czyli zmiana wyglądu naszego duszka, dźwięki, czyli jakie dźwięki ma wydawać duszek, zdarzenia, czyli początek skryptu duszka, żeby nam cały program działał. Kontrola to tak zwane pętle, jakieś odstępy i takie inne czujniki to, że na przykład jeśli duszek dotknie jakiegoś koloru, to ma wykonać jakąś czynność. Wydarzenia to tutaj możemy tworzyć matematyczne cuda. Zmienne to w sumie sama nazwa mówi, będziemy tworzyli zmienne. I mamy możliwość tworzenia z własnych bloków, ale to też inny temat. No dobrze, więc zrobimy teraz taki pierwszy program. Trzeba przeciągnąć, kiedy kliknięto zieloną flagę, czyli kiedy klikniemy, tutaj nam się ten program włączy. Na razie nie mam ten duszek co zrobić, więc pojedziemy do góry i weźmiemy bloczek powiedz cześć. Teraz po kliknięciu nasz kod zaczyna mówić cześć. Teraz pokażę Wam, jak dodać swojego duszka jakiegoś takiego dodatkowego. Załóżmy taki toast, mamy tutaj kota i toast. Możemy się poprzełączać klikając w te duszki i ten. Jeśli byśmy chcieli, żeby TOS miał ten sam skrypt co ten kod, wystarczy, że weźmiemy to i przeciągniemy. I od razu TOS ma te same bloki. Możemy jeszcze zduplikować duszka, załóżmy tego kota, to klikamy w nim całym przyciskiem i klikamy duplikuj. I mamy dwa koty. Mówią to samo. Teraz zrobimy tak zwane przedłużenie czasu, że załóżmy ten pierwszy kod, czyli o ten tutaj, żeby nie mówić cały czas te cześć, tylko żeby mówił przez jakiś czas, więc możemy wziąć powiedz cześć przez 2 sekundy, więc nam ten kod będzie mówił przez 2 sekundy cześć. Możemy sobie zmienić tutaj czas, załóżmy na 5 sekund i teraz nam będzie mówił przez 5 sekund. Możemy zrobić losowanie czasu, klikając w wydarzenia i losuj liczbę od 1 do 10. Możemy sobie zmienić ten czas, załóżmy, do
4 sekund i teraz kiedy klikniemy flagę, nam kod będzie mówił, będzie losowy czas, czyli na przykład 1 sekunda do 4 sekund, to będzie losowe. O, kod powiedział przez 4 sekundy, teraz powiedział przez 3 sekundy chyba około. No i tyle. No to na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do innych i dziękuję za obejrzenie.